Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego podpunktu C punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245 łamane przez 17 położonej przy ulicy Kartuskiej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 256 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku 256 dotyczy wyrażenia przez Państwa zgody na sprzedaż działki. Jest to działka o powierzchni 91 metrów. Zamierzamy ją sprzedać na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, której właściciel wystąpił z takim wnioskiem do burmistrza miasta Kościerzyna. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową, którą przedstawi przewodniczący komisji Dawid Jereczek. Pani przewodnicząca, Komisja Budżetowa przedstawioną uchwałę zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Poproszę o stanowisko Komisję Komunalną, którą przedstawi przewodniczący komisji Roman Gołomiński. Pani przewodnicząca, szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 256 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z panów radnych pragnę zająć głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana w następujący sposób. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przechodzimy do podpunktu D punktu czwartego porządku obrad dzisiejszej sesji. I tak, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 585 łamane przez 1 położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 257 przedstawi również pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 257 również dotyczy wykazania do sprzedaży działki, niewielkiej działki o powierzchni 24 metrów, której właściciel sąsiedniej, o którą właściciel sąsiedniej nieruchomości wystąpił do pana burmistrza. Tym niemniej działka ta może poprawić zagospodarowanie nieruchomości co najmniej dwóch właścicieli, zatem zamierzamy działkę sprzedać w przetargu ograniczonym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetową. Przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwała na druku 257 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Komunalną, które przedstawi przewodniczący Komisji Roman Gołomiński. Pani przewodnicząca, szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 257 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu E punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 300 łamane przez 2 położonej przy ulicy Strzeleckiej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 258 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały na druku 258 dotyczy podobnej sytuacji, to jest wykazanie do sprzedaży działki o powierzchni tym razem 34 metrów. Również o nabycie działki wystąpił właściciel sąsiedniej nieruchomości. Działka ta może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową, które przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani przewodnicząca, Komisja Budżetowa przedstawioną uchwałę zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gołuński. Pani Przewodnicząca, Komisja Komunalna omawianą uchwałę zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Przeciwnych głosów nie ma, wstrzymujących nie ma. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu F. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu numer 69 łamane przez 4 położonej przy ulicy Brzosowej w obrębie geodezyjnym numer 06 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 259 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały na druku 259 również dotyczy podobnej sytuacji. Nabyciem działki o powierzchni 87 metrów jest zainteresowany właściciel przyległej nieruchomości. Wystąpił z wnioskiem do pana burmistrza. Stąd przedmiotowy projekt uchwały przedłożony państwu z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż tego terenu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową przedstawi przewodniczący Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwałę na druku 259 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Komisji Roman Gołuński. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu numer 68 łamane przez 1, 68 łamane przez 3, 68 łamane przez 4 i 69 łamane przez 1 położony w rejonie ulicy Kalinowej i Brzosowej w obrębie geodezyjnym numer 06 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 260 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 260 dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu. Tak jak tutaj pani przewodnicząca wymieniła, 68/1, 68/3, 68/4, 69/1. Działki te położone są w rejonie ulic Kalinowej i Wrzosowej. W planie miejscowym przeznaczone są pod usługi. Zamierzamy zorganizować przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowych działek i pozyskać dodatkowe środki do budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetową, którą przedstawi Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, omawianą uchwałę Komisja Budżetowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Komunalną, które przedstawi przewodniczący Komisji Roman Gołuński. Pani Przewodnicząca, projekt uchwały na druku numer 260 Komisja Komunalna zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu H, punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę nr 64 łamane przez 511 łamane przez 10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic. Uchwały na druku nr 261 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku 261 dotyczy przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę z 2010 roku. To jest plan miejscowy
terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Kartuskiej. Jest to kolejna skarga nie tego samego podmiotu, innego, ponieważ poprzednie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jak również złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez inny podmiot, no, nie przyniosły zamierzonego efektu. Skarga została odrzucona przez sąd z uwagi na niedopełnienie procedury. Tym razem nie właściciel działki, na której zlokalizowany jest sporny pas zieleni izolacyjnej, złożył skargę, a osoba prowadząca działalność na przedmiotowej działce. Także tak naprawdę uchwała, jej uzasadnienie i stanowisko Państwa tutaj przygotowane jest bardzo podobne, z tą różnicą właśnie, że podkreślamy, że nie jest to właściciel działki, tylko osoba prowadząca działalność. Jak również w uzasadnieniu zmieniliśmy zdjęcie lotnicze tej działki, które pozyskaliśmy w międzyczasie od głównego geodety kraju, z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na której wyraźnie widać, jakie było zagospodarowanie działki oraz to, że na tej działce faktycznie ta zieleń istniała. Urbanista tutaj zaproponował pozostawić ten pas zieleni izolacyjny o szerokości 10 metrów. Tym samym tak naprawdę nie narzucił nowych nasadzeń, a tylko pozostawienie obowiązujących, istniejących, przepraszam. I niemniej jednak też wskazuje, że obligatoryjnie w uchwale, w planie miejscowym należy określić powierzchnię biologicznie czynną, a pas tej zieleni izolacyjnej taką zielenią, taką biologicznie czynną powierzchnią działki również może pozostać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Komunalną, które przedstawi przewodniczący komisji Roman Gołomiński. Pani przewodnicząca, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku numer 261 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Kazimierz Borzyszkowski. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, widzę, że jest pan radca prawny, który się tą sprawę prowadzi. Chciałem zapytać, jakie ewentualnie będą następstwa teoretycznie, gdyby sąd przyznał rację skarżącemu? Mówię, czy trzeba wtedy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, który był już uchwalony, czy ewentualnie nanieść na niego jakieś poprawki? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radcę o odpowiedź. Wysoka Rado, ja myślę, że na chwilę obecną to jest troszkę za wcześnie wyrokować w tej sprawie. No, sąd może tutaj stwierdzić nieważność planu, no, w całości albo co bardziej prawdopodobne w części. Aczkolwiek no, tutaj no, no, nie ma zbyt wielu takich argumentów, które by mogły za takim stanowiskiem przemawiać. Ale myślę, że no, to chyba jest za wcześnie, żeby tutaj ferować wyroki. No, poczekajmy tutaj do rozstrzygnięcia sądu i zobaczymy, jak ta sprawa będzie wyglądała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze pragnie zająć głos w tej kwestii? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Trzynastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Przechodzimy do podpunktu K, punktu czwartego obrad dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 36 położonej przy ulicy Antoniego Abrahama w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 264 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę o przedstawienie.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 264 dotyczy wyrażenia przez Państwa zgody na sprzedaż zabudowanej działki o powierzchni 885 m położonej przy ulicy Abrahama. Działka ta położona jest również przy ulicy Strzeleckiej. Działkę tę zamierzamy sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Komunalną, które przedstawi Przewodniczący Komisji Roman Gołyński. Pani Przewodnicząca, projekt uchwały Komisja Komunalna zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi Przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, przedstawioną uchwałę Komisja Budżetowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciwny? Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu L punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/20 położonej w rejonie ulic Kartuska Józefa Lubickiego w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 265 przedstawi pani Sylwia Burczek, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę o przedstawienie. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 265 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki o powierzchni 25 metrów. Jest to działka zabudowana budynkiem trafostacji. Z wnioskiem o jej nabycie wystąpiła Energa Operator. Jest to uchwała tak naprawdę regulacyjna, działka ta jest zabudowana już od lat i jednocześnie prosimy, abyście Państwo wyrazili zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia jej w drodze przetargu. Ustawodawca przewidział taką możliwość, zatem prosimy tutaj o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Komunalną, które przedstawi Przewodniczący Komisji Roman Gołyński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 265 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę o stanowisko Komisję Budżetową, które przedstawi Przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, omawianą uchwałę Komisja Budżetowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę dyskutantów. Bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu i punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych. Projekt uchwały na druku nr 262 przedstawi pani Alicja Kirsten, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Przedmiotowa uchwała jest wynikiem zmian organizacyjnych, które będą obowiązywały od 1 września, w ramach których będziemy przekształciliśmy oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3 w przedszkola, a zatem utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne, a także wyłączyliśmy z zespołu szkół publicznych nr 2 przedszkole samorządowe nr 7, które w tej chwili będzie funkcjonowało jako przedszkole nr 7. Poprzednia tabela uwzględniała imiennie dane placówki. Nasza propozycja jest, aby wielkość stawek dodatków funkcyjnych uzależnić od liczby oddziałów, co się wydaje rzeczą naturalną. I w konsekwencji tego powstała tabela,
różnicująca wynagrodzenie dyrektora szkoły, a także wicedyrektora szkoły. Utrzymaliśmy na tym samym poziomie wynagrodzenie wychowawcy w przedszkolu, czyli 120 zł. Zaproponowaliśmy zmianę wynagrodzenia wychowawcy w szkole podstawowej gimnazjum. Poprzednio było ono zróżnicowane 100 lub 120 zł w zależności od wielkości oddziału. To jeszcze było w czasach, kiedy oddziały były ponad 28-osobowe. W tej chwili takich oddziałów już poza chyba jednym czy dwoma nie mamy. Chcielibyśmy, aby wszyscy wychowawcy otrzymywali 150 zł dodatków funkcyjnego, a także proponujemy wzrost wynagrodzenia opiekuna stażu z 50 zł do 100 zł. Także to są te zmiany. Na dzień dzisiejszy miesięczny skutek tych zmian jest to około 1500 zł miesięcznie. W związku z tym do końca roku jest to kwota około 17 tysięcy zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetową, które przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwała druku 262 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które przedstawi przewodniczący Komisji Jarosław Breza. Pani Przewodnicząca, Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie, jednogłośnie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu J punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna. Również ten projekt uchwały na druku nr 263 przedstawi pani Alicja Firstej, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych. Bardzo proszę. Dziękuję. Także ta uchwała jest podyktowana zmianami organizacyjnymi. W poprzedniej uchwale mieliśmy wymienione zespoły, szkołę podstawową nr 1, szkołę podstawową nr 2 i zespół szkół publicznych nr 3, które w tej chwili zmieniły nazwę na zespół szkół szkolno-przedszkolny nr 1, 2 i 3, a także pojawiło się, czego nie było w poprzedniej uchwale, przedszkole nr 7. Utrzymaliśmy ten sam wymiar zajęć, czyli dyrektor 3, wicedyrektor 7 godzin w przypadku szkół, w przypadku przedszkola. Też stosując analogię, bo do tej pory zastępca dyrektora zespołu szkół publicznych nr 2 taki miał wymiar, 7 godzin dyrektor, wicedyrektor, którego na dzień dzisiejszy nie ma, no ale być może w przyszłości się pojawi, jest to 15 godzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które przedstawi przewodniczący Komisji Jarosław Breza. Pani Przewodnicząca, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała daną uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych pragnie zająć głos? Bardzo proszę, radny Kujach Waldemar. Ja jeszcze do pani mam takie pytanie, czy jeżeli dyrektor ponad te godziny, które tutaj obniżamy, będzie miał na przykład zamiast 3 godzin, a będzie miał 20, to są nadgodziny, tak? Ja rozumiem. Czy wie pan, tego nie przewidujemy i to nie jest praktykowane z uwagi na to, że zakres obowiązków dyrektora jest na tyle duży, a chcemy równocześnie i oni chcą, żeby nie tracić kontaktu z pracą zawodową, w związku z tym staramy się, aby te godziny nie były godzinami przekraczanymi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze z pań, panów radnych ma pytanie?
Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana w następujący sposób. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na tym wyczerpaliśmy nasz program dotyczący części uchwałodawczej.